Grupa ewangelizacyjna misjonarzy klaretynów Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej zaśpiewała w Siewierzu. To niecodzienne spotkanie z Afryką na żywo odbyło się w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czego oni się muszą wobec? Oni przyjeżdżają z kraju, gdzie pierwszą religią jest islam. Może sekty. I wiecie, i oni wybrali Jezusa Chrystusa. I też jest błędem myśleć, że w Afryce ludzie są niewierzący. Nie? Mój drodzy, w Afryce każdy w coś wierzy. To tutaj zapytacie, jak choćby u was w Siewierzu na temat Pana Boga, nie ma tematu, nie ma o czym rozmawiać. Mnie to nie interesuje. Afryce każdy w coś wierzy. Ale jeszcze 40% to są ci, którzy wierzą, będzie góry, lasy, jeziora, rzeki i tak dalej. I my przychodzimy popatrzeć, oni mają wiarę w swoich rodziców, w swojej babci. Przecież twoja mama była chrześcijanka, czy jest? Babcia była chrześcijanka, czy jest? Prababcia jakaś może cofnąć 1000 lat historii. A u nich jest tak, że mama może jest niewierząca, babcia była na pewno pogana. Kolorowe stroje, oryginalne instrumenty, taniec i śpiew to modlitwa, to świadectwo mocnej i radosnej wiary. Grupa Claret Gospel przemierza z afrykańską energią szlak ewangelizacyjny, koncertując w całej Polsce. No ja powiem tak, że jestem zaskoczony i to bardzo mile. Mówiłem przed chwilą tutaj na spotkaniu, że to jest nasz 11 koncert. W ogóle 600 było takich koncertów w Polsce, ale taka mobilizacja, jeżeli chodzi o władze miasta i regionu i powiedzmy sobie ksiądz proboszcz i wierni, autentycznie po raz pierwszy widzę tak wielką mobilizację, no i za to, jak mówią młodzi, wielki szacun. Powiem, że największe wrażenie robi ta grupa na osobach starszych. Myślę, że taka babunia, która modliła się 70-80 lat za Afrykę, za misjonarzy i nagle ona może dotknąć Afrykańczyka, czy tą dziewczynę czarną, no to widziałem łzy w oczach i mówię babcie, że dziękuję, że dożyły takich czasów, że mogą się z nimi spotkać. To jest ta żywa wiara, to jest kościół drugiego wieku chrześcijaństwa, patrzymy co się działo w dziejach apostolskich, to zafascynowanie, zakochanie w Chrystusie, to właśnie prezentują kościoły Afryki, Azji, daj Boże Chin i to jest taki największy atut tej grupy, ta wielka radość. Powtarzam, zakochanie w Jezusie Chrystusie. Bez wielkiej teologii, bez wielkiej filozofii. My troszeczkę za dużo chcemy wiedzieć, medytujemy być może za dużo, a oni przyjmują ten kerygmat, czyli ten pierwszy przekaz. Bóg cię kocha, Bóg cię zbawia, umiera za twoje grzechy i żyje.